Cześć kochani, witam Was serdecznie i dzisiaj zapraszam Was do filmiku o dwóch zapachach od firmy Zoologist, od marki Zoologist, ładniej brzmi marki. I ten film będzie rozpoczynał właśnie cykl filmików o zapachach tej marki. Tak jak Wam wspominałam, bodajże przy okazji tagu o zmysłach odanecznik, pozdrawiam serdecznie. Będzie taka seria właśnie o zapachach Zoologist, bo uznałam, że jest to tak niezwykła marka, tak bardzo przemawiająca do mnie swoją estetyką, że no postanowiłam, że trzeba tutaj opowiedzieć o jej zapachach. Dzisiaj na tapet weźmiemy sobie dwa zapachy, tak jak mówiłam, i będą to dwa ptaki. Przepiękne, kolorowe, rajskie ptaki, tak mi się tutaj kojarzy, to taką mam wizję, wąchając te dwa zapachy od marki. Chociaż są to takie ptaki dosyć, no można powiedzieć, zwyczajne, mianowicie Nightingale, czyli słowik, i Hummingbird, czyli koliber. Ale zapachy naprawdę są rewelacyjne. Także może zaraz zaczniemy. Marka Zoologist jest to marka kanadyjska, jeżeli nie wiecie, założona przez Aleksandra Wonga. To jest pan, który nie ma wykształcenia perfumowego, natomiast miał taką wizję, miał pasję, miał chęć i po prostu przy współpracy z różnymi nosami tworzy swoje wizje perfumowe. On od zawsze uwielbiał zwierzęta, a więc tutaj taka seria zwierzakowa narodziła mu się w głowie i zazwyczaj są to takie kompozycje, no niektórzy mówią nienoszalne, albo niektórzy mówią, że połowa tych kompozycji jest noszalna, połowa to tylko jest takie, wiecie, wyżycie się autora, natomiast są to takie kompozycje mające przypominać środowisko, w którym żyją te zwierzęta, niektóre kompozycje mają właśnie jakieś takie nuty typowo animalne, mają nam te kompozycje właśnie przywodzić w głowie środowisko, w którym zwierzę dane żyje, a więc uważam, że jest to bardzo, bardzo ciekawa koncepcja, bardzo interesująca, a zapachy same w sobie są no jakości takiej, że po prostu spadam z krzesła i nie mogę wstać do tej pory. W sumie spadłam z krzesła, jak testowałam próbki od Eweliny, bo to dzięki Ewelinie poznałam markę Zoologist. Kochana, serdecznie Cię pozdrawiam i bardzo, bardzo dziękuję za możliwość. No dięki Tobie rozpoczęłam przygodę z Zoologistem, Która nadal trwa i mnie ekscytuje. Myślę, że nic tak dawno mnie nie ekscytowało jak ta marka właśnie. Także no bardzo, bardzo się cieszę i tutaj będę chciała Wam przybliżyć te zapachy. Być może na coś się skusicie pod wpływem moich recenzji. Na sam koniec już w ogóle, jak sobie wszystkie zapachy omówimy, to zapewne będę zamierzała zrobić filmik taki podsumowujący, który z Zoologist jest najgorszy według mnie oczywiście, a który jest najlepszy, ale ja Wam powiem, że już tutaj faworyta na flaszkę mam, co prawda nie mam jeszcze wszystkich próbek, ale na pewno jedną flaszkę już mam wybraną, także, ale o tym nie dzisiaj, o tym za jakiś czas. Także tak, no tutaj też bardzo mi się podoba, tak jak mówiłam, wiktoriańska estetyka dosyć tej marki. Butelki, ilustracje na butelki projektuje przyjaciółka właśnie, twórcy marki Aleksandra Wonga, już nie pamiętam imienia, nazwiska tej pani. W każdym razie ona jest odpowiedzialna za tą oprawę taką artystyczną. Są na tych butelkach zwierzaki ubrane właśnie w jakieś takie stroje, dosyć takie przypominające stroje no z minionych epok, z epoki tutaj głównie mam na myśli wiktoriańskiej, bo w stylu takich wiktoriańskich rycin są te obrazki. Mi się to bardzo podoba, ja bardzo lubię taką dosyć mroczno, elegancką estetykę i to jest przepiękne. No i też same zapachy, same wnętrza tych same te płyny, takie właśnie myśli mi przywodzą, przynajmniej te tutaj dwa, o których dzisiaj będziemy mówili, więc ja się czuję no po prostu w siódmym niebie, o tyle Wam powiem. Zacznijmy od pierwszego zapachu, o którym chcę powiedzieć i będzie to słowik Nightingale. Tutaj mam, i to są ogólnie dwa zapachy, które najczęściej na sobie testowałam, jeżeli chodzi o Zoologist.
Mam jeszcze kameleona, którym bardzo się zachwycałam. Tutaj mówię o próbkach od Eweliny, bo miałam trzy zoologisty od niej. Mam jeszcze kameleona, którym się bardzo zachwycałam na wizji, jakby tak na pierwszym wrażeniu. No ale oczywiście pierwszym wrażeniem trzeba przetestować na sobie. Kameleon niestety strasznie szybko uciekł z mojej skóry, no ale o tym też będziemy innym razem rozmawiać. Natomiast tutaj bardzo często używałam Nightingale'a i Hummingbird. Hummingbird to jest bardzo uzależniający zapach, ale o tym za chwilę. Także pierwszy niech będzie słowik. Ach, te zapachy to jest masakra, po prostu przecudowne są. I tutaj każdemu temu zapachowi towarzyszy jakaś historyjka, a więc też jest to niezwykle interesujące. Z czymś takim też się nie spotkałam, no zazwyczaj gdzieś tam twórca perfum mówi coś, parę słów o inspiracji i tak dalej, ale tutaj dołączona jest historia jakby o tym zwierzaku. Te historie to możecie znaleźć wewnątrz jakby opakowania perfum. Jak ja sobie w końcu kupię taki zapach zoologist, to zobaczycie, o czym mówię. Natomiast historyjki są również dostępne na stronie sklepu Lulua na przykład. I takie historyjki też postanowiłam, że będę Wam czytała w czasie tutaj filmików, żeby po prostu no, było ciekawiej, no bo tak chyba ma być. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. Także tutaj zaczynamy od słowika. Kolor płynu w ogóle jest przepiękny, bo jest różowy, no tutaj nie zobaczycie, ale będzie wklejona butelka, to będziecie mogli zobaczyć. I tutaj co piszą o tym słowiku, jaka jest historyjka. Od historyjki zaczniemy, a później sobie przejdziemy do składu. Posłańcy wiosny przybyli, przynieśli ze sobą podarki, które wywołują uśmiech na matowych twarzach zmęczonych chłodem zimy. Radosny śpiew słowika wśród jaskrawych kolorów fuksji w akompaniamencie aromatu kwiatów japońskiej śliwki rozprzestrzenia się i wlewa ciepłym powiewem. Nightingale symbolizuje krótką chwilę emocjonalnego przebudzenia, dla jednych czas świętowania, początek, dla innych odliczanie do odejścia w nieznane dotąd miejsca. Zoologist uchwycił w Nightingale początek japońskiej wiosny poprzez różowe, szyprowe kwiaty. Kompozycja otwiera zapach szafranu, róży, pudrowego, puszystego kwiatu japońskiej śliwki, otaczające serce perfum jak jedwabne kimono. Głębokie, ciepłe aromaty udu, paczuli, mchu, kadzidła i ambry sączą się z rumianych płatków, tworząc kompozycję złożoną i uwodzicielską. No i powiedzcie mi, czy ten opis nie jest przepiękny? Bo jak dla mnie jest to opis przecudowny, bardzo działający na wyobraźnię. Tak jak mówiłam, kolor płynu jest różowy, więc tutaj możemy już od razu mieć skojarzenie właśnie po przeczytaniu tego opisu z płatkami wiśni, z drzewkami wiśniowymi, z sakurą, czyli tą japońską wiosną. I tutaj w głowie, tak jak tutaj też pokrótce czytaliśmy, jest szafran, bergamotka, cytryna, dobra, po kolei, bo tutaj już znowu brniemy w inne rejony. W 2016 roku w ogóle został wydany ten zapach przez Tomo Inabe, czyli też jakiś Japończyk podejrzewam, więc on tutaj, no, któż by inny jak nie człowiek takiej narodowości, który mógłby oddać taką japońską wiosnę, japoński początek. I tutaj tak, w głowie mamy szafran, bergamotkę, cytrynę, serce, kwiat śliwki, czerwona róża, fiołek, baza, mech dębowy, ambra, ud, paczula, białe piżmo, labdanum, olibanum, drewno sandałowe. Przepięknie to wszystko brzmi. Tam pisało o kadzidle, ale tutaj ten ud daje taki właśnie, myślę, kadzidlany posmak, można tak powiedzieć. Mamy tutaj też paczulę. No ja Wam powiem, że te składniki bardzo, bardzo do mnie przemawiają. Ten zapach, jak dla mnie, tutaj ja Wam powiem teraz moje skojarzenia. Pierwsze co, no tutaj z fioleczki jest taki dosyć właśnie soczysty. Ma w sobie ten zapach na początku bardzo, bardzo dużo szminkowości. Takiej szminkowości, wiecie, ze starego buduaru. Jest to zapach na pewno vintage, więc dla miłośników takich vintage'owych woni myślę, że będzie to coś nie lada fantastycznego, ale to jest tak właśnie, tutaj teraz mi przyszła na myśl taka myśl, że jest to taka szminka w otoczeniu soczystych kwiatów, owoców. Właśnie gdzieś tam czuję to kadzidło. Bardzo lubię w zapachach Zoologist to, że one są właśnie takie nieoczywiste i są tajemnicze. Ja na 100% powiem Wam, widzę gdzieś w nich tą wiktoriańskość właśnie, która pasuje tutaj do tych zwierzaków, jak one są tam ubrane, wiecie, zaprezentowane na tych flaszeczkach. Także to
idealnie mi pasuje. Przepiękny zapach. Ja go tutaj nawet nie psikam na rękę, bo bardzo mocno czuć z fioleczki. Jeszcze trochę mi zostało, na szczęście. Przepiękny, bardzo, bardzo projektujący. To jest woda perfumowana, jeżeli chodzi o Nightingale, bo Zoologist ma wody perfumowane lub ekstrakty perfumowe, to akurat tutaj mamy wodę perfumowaną, ale z trwałością w ogóle nie ma problemu. Powiem Wam, że później w miarę rozwoju tego zapachu on staje się o wiele mniej szminkowy, bardziej tutaj takie drewniano-różane aspekty dochodzą do głosu. Niektórzy mówią, że to jest zapach bardzo bardziej męski później, natomiast ja uważam, że to jest taki bardzo fajny, wyważony unisex i to jest taki szypr owocowy, tak jak tutaj jest zaklasyfikowane. I o dziwo, tak jak tutaj widzimy, nie ma, jak słyszeliśmy skład, nie ma tutaj wiśni, to jest tylko właśnie taki zapach zainspirowany jakby tym kwiatem wiśni, ale tutaj nie ma nic oczywistego właśnie, że nie ma tej wiśni, tego kwiatu, więc myślę, że to jest takie interesujące, że to jest taka wariacja na ten temat, to jest taki po prostu słowik, który właśnie zwiastuje tą wiosnę, bardzo, bardzo fajny koncept. Co ja tutaj mam zapisane? Zapach vintage, to już mówiłam, pudrowa szminka, lekko dystansujący nawet, to jest zapach takiej diwy, powiem Wam. Takiej diwy, która tutaj no, przygotowuje się do wiosny, gdzieś tam szminkuje swoje lico w otoczeniu właśnie kwiatów, w otoczeniu kwiatów takich świeżych wiosennych przy otwartym oknie, gdzieś powiew tego świeżego wiosennego powietrza, a gdzieś tam we wnętrzu pokoju tli się kadzidło. To jest, myślę, wizja tego zapachu i to jest zdecydowanie taka diwa z dawnych lat, z dawnych czasów. Przepiękny zapach. Dystansujący, chłodny, no tak, no nie każdy, wiecie, może zbliżyć się do diwy, także to jest chyba oczywiste. Szminkowy irys, to właśnie to wyczuwam tutaj zdecydowanie. Te zapachy irysowe, ja Wam powiem, właśnie mają w sobie coś takiego, że one są dystansujące. Jak dla mnie, przykurzona, piękna, chłodna róża, tak, to zdecydowanie też tutaj tą różę czujemy, ale coś jest tutaj takiego soczystego w tym zapachu. Takie kwiaty namoczone, świeże kwiaty namoczone w wodzie, właśnie gdzieś tam z tymi majoczącymi, drewnianymi aspektami, gdzieś leciutko kadzidlane, przepiękne. Zapach czysty ma coś w sobie z japońskiej estetyki. Ja myślę, że po prostu zainspirowałam się bardziej opisem i opiniami na Fragrantice, stąd ta japońska estetyka tutaj. No ale nie trudno. Tutaj sobie to z tym kojarzyć, faktycznie wąchając ten zapach. Ja w Japonii niestety nie byłam. W sumie to powiem Wam, że nawet może były takie nieśmiałe plany, ale nadeszło wiadomo co i niestety. Zapach kosmetyczki, toaletki, to prawda, szyprowo-owocowy, to też już powiedziałam. I tutaj mam takie spostrzeżenie, że jeżeli właśnie ktoś lubi Divę Emanuela Ungaro, które też jest szyprowym zapachem, takim różanym, bardzo paczulowym, to myślę, że Nightingale będzie fajnym tropem, natomiast Nightingale dla mnie jest bardziej taki wyważony, bardziej soczysty, bardziej właśnie taki wiosenny, taki przełom zimy, wiosny, coś w tym stylu. Natomiast Diva dla mnie jest taką krzyczącą damą zimową. Ale jeżeli lubicie Divę, to myślę, że tutaj się odnajdziecie w tym zapachu, bo gdzieś tam jakieś echa wyczuwam. I oczywiście tutaj nie łapcie mnie za słowa, to nie jest kompletnie ten sam zapach, to nie jest żaden klon. Ale po prostu gdzieś ten vibe taki łapiecie, więc jeżeli Divę od Ungaro lubicie, to zdecydowanie zapoznajcie się ze słowikiem. Natomiast ja Wam powiem, że ten zapach do mnie bardziej przemawia niż Diva Ungaro. Ja posiadam Divę Ungaro, natomiast ona może być chwilami męcząca dosyć. Ten zapach taki nie jest, jak dla mnie, przepiękny, naprawdę rewelacyjny. Flaszeczka, wizerunek ptaka na etykietce, przepiękny właśnie taki w jakichś kwiatach tutaj skąpany, kolor płynu, cudowny, naprawdę kolory płynów Zoologist ma rewelacyjne, także powiem Wam, że jest to naprawdę propozycja, którą warto się zainteresować. Jest to w sumie coś takiego, co ja znam z zapachu, ale jest to jednak coś takiego, czego ja w perfumach nigdy nie czułam, nie umiem Wam tego określić. I być może
na tym polega fenomen zoologista, że po prostu są to takie wonie, które gdzieś tam kiedyś czuliśmy nieuchwytne, pozbierane z tej strony, z tamtej strony i wiecie, złączone w perfumy, które coś nam przypominają, ale wiemy, że takich perfum nigdy nie wąchaliśmy, także to jest niezwykłe. Dobra, przejdźmy teraz do kolibra, hummingbird. No, zapach powiem Wam, przepiękny, bardzo narkotyczny, ale o tym za chwilę, bo tutaj też przeczytam Wam historię o kolibrze. Tak, mam go tutaj już. Dobrze, więc czytajmy najpierw o kolibrze. Z perspektywy bogato przystrojonego w pióra kolibra, świat jest nieskończonym kalejdoskopem kolorowych, pachnących kwiatów, kuszących swoimi uwodzicielskimi smakami. Nienasycone pragnienie słodyczy napędza go do podróży wśród życiodajnych roślin i smakowania ich nektaru delikatnym dotykiem swojego wrażliwego języka. Wracając do wyściełanego mchem i porostami gniazda, zanurza się w przytulnym kokonie i błogo śni o cudownej ambrozji. Wow. Nie czytałam, powiem Wam, tego opisu i no, trafia bardzo tutaj, pasuje bardzo do tego zapachu. Hummingbird miesza lekkie kwiatowe nuty z rozkosznymi owocowymi nektarami, aby stworzyć idealny, harmonijny balans. Ten przezroczysty zapach miło otuli Twoją skórę w pastelowym bukiecie z wiciokrzewu, mimozy, lilii i piwonii, oprószonym naturalną słodyczą gruszki, wiśni i miodu. Już wiem, czemu ten zapach mi się tak podoba. Jest tutaj gruszka i wiśnia, pyszne i miód, uwielbiam. Aksamitna bita śmietana łagodzi intensywne, uwodzicielskie nuty, dopełniając ten bogaty i zniewalający zapach. No, powiem Wam, że opis, totalna rewelacja i nie umiałabym ująć tego tutaj lepiej, więc w sumie po co, kobieto, nagrywasz dalej ten film? No ale dobra, skoro tutaj rozmawiamy o hummingbird, no to powiedzmy już wszystko, żeby nie było. To jest ekstrakt perfumowy, powiem Wam, niezwykle trwały. Z 2015 roku pochodzi ten zapach, stworzony przez Shelley Waddington, kwiatowo-owocowy gourmand. Jak najbardziej. Głowa: bez, wiśnia, gruszka, konwalia, jabłko, śliwka, liść, fiołka, róża, cytrusy. Serce: miód, wiciokrzew, mimoza, ylang ylang, piwonia, tulipan. Baza: bita śmietana, piżmo, mech, drzewo sandałowe, kumaryna, bursztyn, białe drzewa. Przepiękna mnogość składników. Faktycznie ten zapach, no po prostu ja tutaj podsumuję, on pachnie jak ambrozja. Bardzo piękne, słodkie kwiaty. Tutaj zazwyczaj, tutaj oczywiście bez pełni, myślę, tą narkotyczną rolę, którą ja uwielbiam. Jest to zapach ciepłych, rozgrzanych, bardzo, bardzo aromatycznych kwiatów podbitych miodem, gdzieś tam leżących na tej kołderce z owoców, ale to jest tak idealny balans, przepiękny. I ten zapach ma w sobie też coś tak pięknie wiktoriańskiego. Coś radosnego, coś lekko mrocznego, ale nie absolutnie przerażającego. Przepiękny, klimatyczny. Te zapachy w ogóle, tak jak sugerują opisy, no są po prostu klimatyczne. Te wszystkie opisy bardzo, bardzo pasują do tych zapachów. Wiecie co, jak pierwszy raz testowałam ten zapach, to ja się zastanawiałam, co mi on przypomina. I przypomina mi on Arma Finish Peridot. To jest taki tuberozowiec. Bardzo, bardzo fajny zapach swoją drogą. Ale im bardziej go noszę, tym moja opinia troszkę się zmienia, ale rozmawiałam z Eweliną na ten temat i ona mówi, że faktycznie być może gdzieś tam na początku, ale im bardziej się nosi, no to faktycznie jakieś tam delikatne wspólne mianowniki może mieć, ale są to dwa różne zapachy, ale chcę Wam dać znać po prostu, że jeżeli lubicie Arma Finish Peridot, to Hummingbird może być odpowiednim wyborem. Także tutaj staram się też jakoś przyrównać te zapachy do zapachów takich szerzej dostępnych, tańszych o wiele. Natomiast no, tutaj w tym Zoologist to jest troszeczkę tak inaczej. Powiem Wam, przecudowne. I tutaj sobie zapisałam: krzak bzu rosnący w sadzie wiśniowym. No, coś w tym jest. Przepiękny zapach, ale też będąc owocowo takim kwiatowym, jest lekko mydełkowy. I ja Wam powiem, muszę się pochwalić, bo się nie zdarza to często. Jak byłam u fryzjera, to dostałam komplement na temat tego zapachu. Właśnie fryzjer zapytał się mnie, czym pachnę i powiedział, że jest to bardzo piękny zapach, a więc Hummingbird otrzymał komplement
Mówię, nie zdarza się to często. O czym to świadczy? O tym, że na pewno któryś zoologist trafi do mojej kolekcji. To jest stuprocentowo. Te zapachy to jest, po prostu Wam powiem, podróż. Przepiękna podróż po świecie tych cudownych zwierząt. Dzisiaj mieliśmy dwa przepiękne, zwiewne ptaki. Tak jak mówię, dla mnie rajskie. No tak, musi pachnieć w raju, no nie wiem. Ten nektar, no to jest przecudowne. Aż możecie sobie właśnie wyobrazić tego kolibra latającego, trzepoczącego tymi skrzydełkami, zbierającego nektar z przepięknie, słodko, uwodzicielsko pachnących kwiatów. No tutaj to jest majstersztyk. Gdzieś tam właśnie czujemy ten miód aż z tych owoców, przepięknie. Natomiast nie jest to miodowy zapach, absolutnie, ale gdzieś tam ten miód ociepla tą kompozycję, osładza, przepięknie wspiera. Mnogość składników jest w zapachach Zoologist, tak jak w zapachach retro, dlatego też niedawno powiedziałam, że retro to mi trochę tak niszę przypomina, bo tutaj nie szczędzą na niczym. Zapach jest mega trwały, mega uwodzicielski, przepiękny ogon zostawia i jak się okazuje pachnie bardzo długo, bo ja wtedy jak szłam do fryzjera, to cały dzień miałam na sobie tam chyba dosłownie trzy psiknięcia zoologista, przed wyjściem psiknęłam tylko raz gdzieś na szyję i okazuje się, że mocno projektował, także to jest wybitny wyczyn jak dla mnie, także muszę Wam powiedzieć, że tutaj sprawdzona informacja, projektuje i bardzo mocno pachnie. Ja jestem oczarowana. Gdyby nie cena, gdyby one gdzieś po stówce kosztowały, to myślę, że już natychmiast bym miała więcej flaszek, no ale na razie będę musiała się zdecydować na jedną. Ciężki wybór, ale jedną już mam w sumie wybraną, nie powiem którą na razie. Także tak, Hummingbird Zoologist Nightingale, czyli słowik i koliber. Przepiękne retro zapachy, ale z takim nowoczesnym sznytem. Jeżeli chcecie pachnieć jak tajemnicza, nietypowa diwa, uwodzicielsko i elegancko, to myślę, że te dwa zapachy są dla Was. One są tam dosyć plasowane w takim rankingu noszalności dość wysoko, więc nie musicie się o to obawiać. Na razie omawiamy tutaj w tym filmiku takie zapachy noszalne. Mam też, będę miała, no oczywiście też filmiki o zapachach mniej noszalnych, zobaczymy też jak mi się to sprawdzi, także mam nadzieję, że się Wam podobało, ja jestem zachwycona tymi historiami, tą całą, tak jak mówiłam, otoczką, a więc no filmiki się będą pojawiały na ten temat, mam nadzieję, że się Wam podobało, dawajcie znać, jakie są Wasze opinie na ten temat, czy taki format w ogóle filmików o zoologii się będzie Wam podobał, natomiast ja tak czy inaczej zamierzam nakręcać, może chociaż próbki sobie spróbujecie i będziecie mniej więcej wiedzieli i przeżyjecie fajną przygodę, bo jest to na pewno rewelacyjna przygoda olfaktoryczna. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!